Szanowni Państwo, mieszkańcy Przemyśla, bardzo dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem. Witamy Ewę Sawicką na naszej konferencji, witamy nasze media, witam koleżanki, kolegów z Platformy Obywatelskiej. Ja chciałem dzisiaj jakieś takie trzy sprawy przedstawić. Pierwsza to jest faktycznie, wracamy w tej chwili z Centrum Kulturalnego, gdzie inwestycja około 6 milionów złotych, z wielu stron środki ściągnięte przez dyrektora Adama Halwę, a pojutrze dokładnie jest ogłoszony konkurs, w którym delikatnie mówiąc pan dyrektor obecny nie może startować. Znaczy oczywiście mógłby teoretycznie, ale widocznie ze względów politycznych będzie tam dokonana zmiana. I warto o tym mówić, ponieważ gość, dyrektor, który dobrze zarządza, sprawnie funkcjonuje, oddaje obiekt po takim wspaniałym remoncie do użytku, który będzie służył ludziom, nie tylko z Przemyśla, ale również z powiatu przemyskiego, praktycznie zostaje pozbawiony pracy i wygra znowu ktoś nadania politycznego. Następne miejsce to jest Muzeum Przemyskie, następne to jest szpital w Żurawicy, przychodnia kolejowa. Można byłoby wymieniać jeszcze wiele instytucji, jak Arboretum czy Galeria Sztuki Współczesnej, ale ja chciałbym podkreślić, że faktycznie takich zmian przy rządzeniu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Wojewódzkim wcześniej nie było. Przypomnę, że dyrektor szpitala został na stanowisku, Adam Halwa również został na stanowisku, Galeria Sztuki Współczesnej to jest znowu ten sam kandydat i tak dalej, szpital w Żurawicy w związku ze śmiercią, wtedy była tam zmiana i konkurs. I chciałem zaprotestować i to stanowczo i uświadomić również naszym mieszkańcom, że takie zmiany nie służą przede wszystkim instytucjom i nie służą ludziom, szczególnie, że żeby ktoś zaczął dobrze funkcjonować w danym środowisku, wymaga to czasu, poznania problemów, które są do rozwiązania, a często jest tak, że przychodzą ludzie, tak jak niestety pani Lucyna Podchalić do przychodni kolejowej, która ze służbą zdrowia ma niewiele wspólnego i tu jest jakby cały problem. Nie wiem, czy ta pani zarządzała kiedyś taką instytucją i nie mam nic do osoby, tylko problem w tym, że jednak tutaj wchodzi polityka i warto uświadomić ludziom, że tak nie powinno być. Następna sprawa to wybory do Europarlamentu. Ja nie miałem okazji spotkać się z Państwem i powiedzieć o tym, że praktycznie mamy jedynego przemyskiego kandydata, który jest na liście Platformy Obywatelskiej, listy, która na pewno mandat poselski zdobędzie. Warto przypomnieć, że kiedyś startując z 13 miejsca miałem jeden z najlepszych wyników wyborczych. Oczywiście jest to moja osoba, ale chodzi o to, żeby przedstawić mieszkańcom, że to jest przemyski kandydat, to jest człowiek, który po prostu jest stąd. I bardzo to jest istotne i ważne, ponieważ my nigdy nie mieliśmy przedstawiciela w Europarlamencie. Do tej pory był jeden przedstawiciel Platformy, bo wcześniej w związku z frekwencją, do której zachęcam i apeluję o tą frekwencję, żebyśmy 25 maja poszli do wyborów, bo tylko wtedy jest szansa, że będzie kandydat naszego regionu w Parlamencie Europejskim. To bezpieczeństwo, to, że sąsiadujemy z Ukrainą, myślę, że też jest dla nas bardzo istotne i ważne i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że trzeba pójść zagłosować najlepiej na kogoś, kto jest tutaj obecny i będzie te interesy czy sprawy nasze takie lokalne i również przedstawiał, prezentował w Brukseli. To myślę, że to jest istotne, a chciałbym też powiedzieć, że istnieje wielka szansa, ponieważ mamy wspaniałych kandydatów na naszej liście, a Przemyski, powiat, miasto, powiat przeworski, jarosławski i lubaczowski w tej chwili z Platformy Obywatelskiej ma tylko jednego kandydata, bo praktycznie jest to tylko Piotr Tomański, tak? Bo więc oczywiście wszyscy inni na listach, ale tutaj jakby ten lokalny kandydat jest jeden. W związku z tym, że są dwie panie na pierwszych miejscach, pierwszym mężczyzną jest również, no jestem ja, więc jakby te szanse rosną.
Ale co istotne, nie chodzi o to, kto wygra te wybory, tylko jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy Przemyśla poszli do tych wyborów, bo tylko ilością naszych głosów pokazanych przy urnach wyborczych możemy też pokonać Lublin, ponieważ my możemy mieć nawet 3 miejsca w Europarlamencie, jeżeli nasza frekwencja będzie większa niż frekwencja tutaj w Lubelskim. Także zachęcam do głosowania, zachęcam do oddawania głosy na naszego kandydata. Faktycznie przemyski kandydat z szansami jest tylko jeden. Są inni kandydaci z Przemyśla na innych listach, tylko że te listy z założenia wiemy, nie wprowadzą do parlamentu nikogo z tego terenu, więc jakby też tym większy apel o to, żeby oddać głos na naszej liście. Dodatkowo jeszcze chciałbym powiedzieć oczywiście o tych interpelacjach, które robimy na bieżąco, czy do pani minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarsko-Bobińskiej odnośnie wprowadzenia zmian w takim zarządzeniu. Chodzi o to, żeby ujednolicić proces nostryfikacji na uczelniach. To jest istotne, ponieważ po pierwsze na Ukrainie bardzo dużo studentów, bardzo dużo osób studiuje z Przemyśla i z naszego powiatu. Jeżeli udałoby się ujednolicić ten proces, to oni by mieli większe szanse, żeby ucząc się we Lwowie, ucząc się na Ukrainie, czy ucząc się za granicą, mogli wzorem pielęgniarek, bo pielęgniarki już mogą, sprawować funkcję, czyli wykonywać swoją pracę z papierami, tak zwanymi papierami w Unii Europejskiej. To jest dość istotne, ponieważ 80% ludzi później faktycznie ma kłopot. Na różnych uczelniach jest inaczej, więc czyli nie jest tak łatwo, żeby był to proces taki sam wszędzie. I to jest właśnie jedno z naszych interpelacji. Następne to jest oczywiście dość istotne, ale mamy jeszcze ważniejsze, a to jest centrum logistyczne w Krównikach, ponieważ jest szansa, żebyśmy takie centrum logistyczne mieli. O nim się już dużo mówiło, ono byłoby w Krównikach, czyli praktycznie przed granicą również z Unią Europejską i w związku z tym tutaj nasza interpelacja, miejmy nadzieję, że również uda się jeszcze raz wesprzeć tą inwestycję. Tam wójt z Przemyśla oczywiście wiele już przekazał działkę, z tego co ja pamiętam. I były pieniądze, na 1000% były pieniądze w budżecie, jeżeli chodzi o urząd celny. Miejmy nadzieję, że to się uda zrealizować, więc tu jest też takie pytanie, kiedy, co i jak, z jakim wsparciem. Następna rzecz, to jest bardzo chyba istotna i ważna, to się ładnie nazywa w sprawie wzmocnienia garnizonu Przemyśl. Tu lokalni historycy nam pomagali w tej interpelacji, w tym zapytaniu, ale cel jest jeden, aby również idąc za informacją pana ministra Siemoniaka, który powiedział, że będziemy mieli stałą obecność wojsk NATO w Polsce, dzisiaj to powiedział w Gazecie Wyborczej, ale będzie to rotacyjna zmiana, czyli będą ćwiczenia jednego kontyngentu, czy jednej jakby grupy, czy jednej formacji, nie wiem, tam mówili o 150 osobach, ale tu nie chodzi o osoby, tylko o to, że jest szkolenie jednej grupy, tamta wyjeżdża, przyjeżdża następna i ta stała obecność ćwiczeń będzie miała miejsce, a my jakby chcemy również poprosić pana ministra, żeby rozważył chęć jakby tego, żebyśmy w naszych garnizonach w Przemyślu czy w Żurawicy, w jednostkach wojskowych żebyśmy mieli po prostu więcej wojska, ale nie więcej niż było, tylko żebyśmy próbowali dorównać do tego stanu, co jeszcze niedawno mieliśmy. Było tam więcej jednostek wojskowych, było tam więcej wojska, a dzięki temu było więcej rodzin. Rodziny miały pracę, dzieci chodziły do szkoły, w związku z tym nasz region mógłby również odbudowywać, że tak powiem, jakieś możliwości rozwoju i Przemyśla i powiatu, no i Podkarpacia przede wszystkim, bo przecież wojsko to też Stalowa Wola, to Mielec, tam się też wiele dzieje i myślę, że jeżeli pan minister zgodziłby się z taką naszą propozycją, to faktycznie wojsko ma świetne możliwości organizacyjne w Przemyślu i Żurawicy i byłoby dobrze, żeby można było więcej tego wojska zobaczyć w Przemyślu i ze względów nie tylko dla nas takich konkretnych, ale i bezpieczeństwa
Państwa. A przeczytam końcówkę naszego zapytania, że mając na uwadze powyższe, czyli to, co powiedziałem, zwracam się z zapytaniem, czy wzmocnienie garnizonu Przebyskiego jest w obecnej sytuacji politycznej możliwe, bo celowe, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, żaden mieszkaniec Przemyśla, więc jakby takie te sformułowania również mają miejsce. A na koniec chciałbym również powiedzieć o tym, że razem z Mirkiem Plutą zdecydowaliśmy o tym, że 50% ewentualnej pensji europosła będziemy przekazywać na cele społeczne, sportowe, innowacyjne, na pomysły mieszkańców Przemyśla i regionu. Wyliczyliśmy, że to jest kwota roczna około 150 tysięcy złotych i taka kwota w naszym przypadku, naszej wygranym, co roku byłaby przekazywana właśnie na takie cele, no, jak mówiłem, społeczne, sportowe, innowacyjne. Miejmy nadzieję, że również to pokaże, że chcielibyśmy jeszcze więcej robić dla naszych mieszkańców. Także ja bardzo dziękuję. Jakby były jakieś pytania ewentualnie, to... Ja mam tutaj jedno techniczne, i jeszcze by musiała być o ile wyższa ta frekwencja w naszym województwie, niż była skorzystana. Znaczy chyba... To było w poprzednich eurowyborach. Znaczy w poprzednich eurowyborach było tak, że powiat to było ponad 19%, czyli tylko 19%. W miastach było 22-23%. Żeby po prostu nasza ilość głosów musiałaby być większa niż ilość głosów w lubelskim, ale to dokładnie można sprawdzić, bo tutaj pewności nie ma. Po prostu ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, że wszystkie partie polityczne, które przekroczą próg wyborczy, wprowadzają swoich europarlamentarzystów i wtedy się liczy ilość głosów na listach. I ten, który ma najmniej, to generalnie, znaczy ten, co ma najwięcej, wchodzi tak po kolei województwami. Jest to trudniejsze, żeby powiedzieć, czy tylko Lublin z Przemyślem, bo to jest jakby też w skali kraju, ale my rywalizujemy tylko z Lublinem, więc jakby będziemy później porównywani, ale w skali. A to dokładnie też sprawdzimy. I jeszcze tutaj dodamy tą informację, ale to jest bardzo ważne, bo myślę, że o tym mieszkańcy, znaczy na wielu spotkaniach, a trzeba przyznać, że tych spotkań teraz mamy dużo, po prostu nie wiedzą, że nie wygrywa pierwszy na liście, nie wygrywa drugi, ale wygrywa ten, który ma największą liczbę głosów. To się wydaje jasne, to się wydaje pewne, ale szczególnie jeżeli tutaj wszyscy widzowie telewizji kablowej Toja będą mogli to oglądać, że wygrywa ten, kto ma najwięcej głosów. Zawsze tak jest i było w naszych wyborach i w samorządzie i w Europarlamencie. To jest bardzo ważne i warto to podkreślić. Warto iść, warto zagłosować nawet na kandydatów innych, jeżeli uważa się, że jakaś inna partia zasługuje na głos, ale iść, bo to jest bardzo ważna frekwencja. Ja myślę, że w przemyskim magistracie na razie jest bardzo dobrze. Miasto się rozwija. Trzeba przyznać, że coraz więcej inwestycji jest realizowanych, oddawanych. Myślę, że mieszkańcom się żyje troszkę wygodniej, bo nie wiem, czy lepiej, na pewno wygodniej, bo infrastruktura jest świetnie zorganizowana. Te pieniądze, które z Unii Europejskiej przyszły do Przemyśla, na pewno bez udziału Platformy Obywatelskiej by się tu nie znalazły. I trzeba podkreślić, że ta koalicja z miastem jest strasznie skuteczna i bardzo dobra dla mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie chciał jakichś zmian, no to pytanie jest, czy to służy miastu. Tak jest, także... Czy to nie będzie miało? W polityce nigdy się nie mówi nigdy. Polityka jest jakby dynamiczna. Zbliżają się wybory na prezydenta miasta również, więc myślę, że tutaj nasz klub radnych, cała platforma, ale i mieszkańcy, będziemy pewnie przed różnymi zmianami, decyzjami. My będziemy zachęcać pozytywnie do tego, żeby oddawać głosy na nas i w wyborach do Europarlamentu i w wyborach do samorządu później. A zobaczymy, co będzie. 10% frekwencja.
Tak, ale problem jest faktycznie w tym, że ludzie nie chcą iść do wyborów. Z ogromnym problemem próbowaliśmy wspólnie wszystkie partie polityczne ze sobą złączyć, żeby zaangażować w celu zwiększenia frekwencji wyborczej. Nam się to nie udało, ale byliśmy inicjatorem jako Platforma Obywatelska. No i bardzo ważne jest to, że, żeby za każdym razem mówić, że to głosowanie jest warte. Bardzo dużo. Kiedyś walczyliśmy o to, żeby było 50% i udało nam się, to były dwudniowe wybory. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Widzimy, co przez te 10 lat udało się zrobić. Naprawdę jest to ogromny postęp. Ludzie, którzy wracają tu po latach, widzą zmiany, widzą również zmiany w Przemyślu i to naprawdę duże zmiany i to na lepsze, więc myślę, że następne pieniądze, bo 441 miliardów złotych, to są tak ogromne pieniądze, że jeszcze myśmy takich pieniędzy do tej pory nie dostali. To są większe niż mieliśmy dotychczas i one pozwolą na to, żebyśmy mogli również w Przemyślu, również na Podkarpaciu jeszcze dynamiczniej iść do przodu. A żebyśmy mieli większy wpływ na to, potrzebni są nam tam przedstawiciele, potrzebna jest frekwencja, ale trzeba powiedzieć jeszcze jedno i tu warto by było to gdzieś zaznaczyć, że Platforma to nie jest tak, że wybierzcie nas, a my dalej tam będziemy próbować. My jesteśmy bardzo skuteczną partią. Mamy Buzka, który był przewodniczącym parlamentu. Mamy Lewandowskiego, który nam załatwił faktycznie, bo jest komisarzem do budżetu i finansów w Unii Europejskiej. Danutę Hibner. My mamy ludzi, którzy są bardzo skuteczni i rozpoznawalni w Brukseli. Czyli my się liczymy w Brukseli i jesteśmy w ramach jednej Europejskiej Partii Ludowej, która ma większość w tym parlamencie, czyli decyduje. To jest istotne, że oddanie głosu na nas powoduje, że my jesteśmy w stanie zrobić coś więcej dla Przemyśla, dla regionu, dla Podkarpacia i dla Polski, tak? Bo to bezpieczeństwo Polski, no myślę, że również to jest bezpieczeństwo też energetyczne, tak? W związku z tym, co teraz robi pan premier, jeździ po wszystkich krajach, namawia, kupujmy razem. Bo tak jak tutaj przedsiębiorcy, jak będą słuchać, oglądać, to muszą też wiedzieć, że jak się kupuje 20 razy więcej, to kupuje się taniej. Więc jeżeli 27 krajów Unii Europejskiej kupi gaz w jednym miejscu, to będą jedne warunki cenowe, jedna negocjacja i na pewno łatwiejsze. Tak? Znaczy, może nie łatwa, żeby zgromadzić tych wszystkich, ale łatwa już z tym kontrahentem końcowym. Więc jest nadzieja również o to, że my do tego doprowadzimy. Bo mówię, mamy takich ludzi, z którymi się liczą w Europie. To jest dla nas ważne. A to, że przy okazji będziemy bezpieczniejsi, to nie ma nic cenniejszego od tego, żeby człowiek był zdrowy i bezpieczny. Taki stabilny, pewny, jeżeli chodzi o jakąś pracę i o współdziałanie, bo takie bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo regionu, bezpieczeństwo kraju, to myślę, że to jest jedno z takich naszych najważniejszych rzeczy.